to spotkanie chciałam poświęcić powołaniu zespołu parlamentarnego na rzecz województwa podlaskiego przez posłów, senatorów z naszego województwa, którzy zgłosili się, żeby w tym zespole dobrowolnie współpracować na rzecz rozwoju naszego województwa. Jak mogę rozwijać? Poseł Bożena Kamińska, autorka inicjatywy poselskiej dotyczącej rozwoju województwa podlaskiego. A ja chciałem zapytać panią, po pierwsze, jak to wygląda z poparciem poselskim? No, oczywiście nie jest to proste, żeby wszystkich posłów jednocześnie z różnych ugrupowań politycznych tak w jednym dniu czy w dwóch dniach, jeżeli są posiedzenia Sejmu, zebrać w jednym miejscu i żeby można taki zespół było zawiązać. Za mało czasu? Trochę tak, bo również też posłowie funkcjonują w różnych komisjach. Te komisje niestety odbywają się w trakcie posiedzeń Sejmu. Ludzie są też mocno tam zaangażowani w tych niektórych komisjach, z tego co ja widzę, i no, nie zawsze pasuje ten termin, godzina, żeby się spotkać. Oczywiście najlepszą w mojej ocenie godziną, tak na pewno, to jest na pół godziny przed posiedzeniem Sejmu, bo wtedy wszyscy przychodzą do Sejmu i na salę obrad, żeby można było wszystkich spotkać. No niemniej jednak udało nam się powołać ten zespół parlamentarny. 2 miesiące temu. Znaczy, ukonstytuował się na ostatnim posiedzeniu. Ja od 15 czerwca poczyniłam działania, żeby przekonać posłów do wspólnego działania na rzecz naszego województwa. Jak się okazuje, udało się. Mamy 9 posłów z różnych ugrupowań politycznych poza Prawem i Sprawiedliwością. I na razie to wystarcza, żeby wspólnie działać, w związku z tym, że to jest kwestia dobrowolności i chęci wspólnego działania na rzecz województwa podlaskiego. Wszystkie inne ugrupowania, Solidarna Polska, PSL, SLD, Ruch Palikota, jak również wszyscy posłowie Platformy Obywatelskiej wyrazili chęć, chcą działać. Mamy już konkretne, sprecyzowane plany, jak chcemy funkcjonować, i ukonstytuowanie jest tym początkiem, że kolejne spotkanie to jest harmonogram prac, który sobie wytyczymy i będziemy konsekwentnie jego realizowali. 9 posłów to nie jest taka zbyt mocna siła, ale może być takim języczkiem uwagi w razie czego. Czy myśli pani, że jeszcze przystąpią do tej inicjatywy inni posłowie? Nie wiem jak z posłami, ale jestem przekonana, że na pewno do tej inicjatywy przystąpią senatorowie. I tutaj już swój akces wyraził senator Platformy Obywatelskiej Tadeusz Arłukowicz i skontaktuje się również z senatorami Prawa i Sprawiedliwości, jak również SLD. I mam nadzieję taką, że może senatorowie tutaj wyrażą chęć do wspólnego działania na rzecz naszego województwa. A posłowie PiS-u to mają też możliwość dopisania się w każdej chwili do tego zespołu, także nie ma jakiejś bariery, że nie można się dopisać, jak już się zawiązał. Właśnie o tym myślę. Kończą się wprawdzie wakacje, ale bardzo wiele osób, zwłaszcza z kręgów parlamentarnych, bardzo lubi tu wypoczywać. Niektórzy nawet tu mieszkają. 9 osób to nie jest trochę za mało na takie poparcie dla pani inicjatywy? No na 14 posłów jest to zdecydowana większość, więc 70% nie jest źle. Gorzej, gdyby było mniej w ogólnej liczbie mandatów, które nasze województwo uzyskało. Mając na względzie, że senatorowie jeszcze by dołączyli, więc myślę, że ten ilościowy procent zarówno parlamentarna Sejmu i Senatu, która będzie reprezentowała się w tym zespole, będzie znacząca. Jeżeli chodzi o osoby, które tu lubią wypoczywać, czy mają swoje jakieś miejsca oddechu, no, muszę przyznać, że jeżeli przyjeżdżają tu odpoczywać, to specjalnie aktywności w środowisku takiej politycznie nie widać, żeby się specjalnie angażowali w jakieś wydarzenia społeczne czy środowiskowe. Rozumiem, lepiej, żeby było w Suwalszczyźnie cicho, bo tutaj jest cicho i można odpocząć, tak? Czy jest odwrotnie?
Na pewno jest cicho i można odpocząć, ale jest jedna osoba, która bardzo aktywnie się włącza w to życie nasze społeczne. Posiada tutaj miejsce odpoczynku. Tą osobą jest pan prezydent Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który będąc zawsze w Budzie Ruskiej, jeżeli są jakieś wydarzenia w okolicy, czy w Sejnach, czy w Puńsku, w nich chętnie uczestniczy wraz z małżonką, również w wydarzeniach kulturalnych i trzeba powiedzieć, że akurat prezydenta Rzeczypospolitej możemy na naszym terenie bardzo często spotkać. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo.